Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, Michał Tal kontra Garry Kasparow. Myślę, że świetny wybór partii z 1980 roku. Jak zaznaczam zawsze, partie są wszystkie ekscytujące, może nie wszystkie, ale większość rozegranych przez naszych mistrzów świata. Moi drodzy, w momencie rozgrywania tej partii Michał Tal lat miał 44, a Garry Kasparow 17. Ranking 2595 Garry'ego Kasparowa w tym wieku, w 80 roku, to było coś wspaniałego, niesamowita rzecz. Michał Tal był tutaj oceniany na około 2700. Przejdźmy, moi drodzy, do rzeczy. Jak wiemy, Michał Tal był bardzo agresywnym zawodnikiem. Garry Kasparow również agresywnie grał w szachy. No i zobaczymy, co z tej mieszanki wyszło. E4 ze strony Michała Tala. No i moi drodzy, jestem tu trochę zaskoczony, aczkolwiek może kiedyś tak grano, nie wiem, może to szkoła karpowa, ponieważ ruch C6 ze strony Kasparowa, czyli kreuje nam się tutaj obrona karokan. Powiem wam szczerze, że bałbym się, jakbym miał okazję zagrać z Talem, to się oczywiście nigdy nie zdarzy, no nie zagrałbym ruchu C6 obrony karokana, bo tutaj dzieją się naprawdę mega ostre rzeczy. No ale Kasparow to jest klasa, Kasparow to jest firma, moi drodzy. D5 ze strony tutaj naszego przyszłego mistrza świata, jeśli mówiąc o tamtych latach, i skoczek na D2 ze strony tutaj naszego Michała Tala. Wybicie na E4 sprawa jest normalna, tak grać trzeba, bo to jest czysta teoria. Skoczek wybił. No i jednym z ruchów w tym debiucie, tak nawiasem mówiąc, no to można zagrać na przykład skoczek D7 z planem, skoczek na F6, żeby te skoczki były złączone i się nie zepsuły, jeżeli chcemy wymieniać na F6 do końca. Można od razu zagrać skoczek na F6, to jest dosyć popularne po wybiciu. Często wybijamy na przykład z G, jeżeli chcemy ostrą pozycję, albo jeżeli z E, to mamy szybki rozwój figur czarnymi za cenę zdwojonych pionków na jednym skrzydle. Widzimy, że wtedy trzy pionki na cztery pionki, które tu są zdwojone i tutaj również stoją w rzędzie, no to w końcówce mamy trochę lekko źle, no ale to do końcówki daleko, prawda? No dobrze, nie zagłębiajmy się tutaj w teorię debiutów, zejdźmy tutaj już na naszą partię. Goniec na F5 ze strony czarnych, skoczek G3, sprawa oczywista, odchodzi skoczek atakując gońca, goniec G6, normalna rzecz. No i H4, już byśmy pomyśleli, ach, idzie ten agresor tutaj na przeciwnika, ale to jest ruch teoretyczny, tak się gra, chcemy złapać gońca, chcemy łapać przestrzeń na skrzydle. Posunięcie H6 ze strony mistrza świata. Jest kilka dróg, tutaj skoczek F3 zagrał Michał Tal, ale można było też próbować na przykład skoczek H3, skoczek F4, tak też grają, bardzo ciekawy wariant zresztą, no ale skoczek F3, lata 80, ta teoria może nie była jeszcze aż tak bardzo rozbudowana jak teraz, ale pewnie już w jakimś stopniu była. Skoczek na D7 ze strony tutaj Kasparowa i posunięcie H5, tak jeszcze dopychać tego pionka na koniec trzeba, koniecznie, gdyż goniec ucieka i teraz dopiero następuje wymiana, nie wcześniej. Dlatego, że ten pionek już tutaj no, złapał więcej przestrzeni, jest już powiedzmy tutaj na linii piątej u przeciwnika, więc troszeczkę przeszkadza w rozwoju, ale taki charakterystyczny debiut, moi drodzy. Tutaj skoczek ma też fajną opcję w przyszłości, ewentualnie wieża, nawet takie partie się zdarzały. No i po wymianie tutaj na D3 hetman rzecz jasna odbija, nie pionek, pamiętajcie, nie dwoimy pionków tutaj bez żadnej tutaj presji ze strony przeciwnika. Jeżeli takowa by była, trzeba odbić hetmanem, nie psuć pionków. Hetman C7. Normalna sprawa, nie wpuszczamy tutaj skoczka na E5, również nie wpuszczamy gońca na F4. Taki ruch zagrać należy na pewno. Goniec D2. To tutaj wszystko Tal gra teoretycznie. Ładnie wyprowadzone skoczki. Goniec, szykuje się długa roszada prawdopodobnie. Skoczek z G na F6 i hetman czmychnął tutaj na E2. No Tal, no to powiem w ten sposób, no tu coś tak widzi, tak? Znaczy, chodzi mi o to, że no, hetman sobie zszedł w bezpieczniejsze miejsce. Można byłoby na pewno zrobić roszadę długą, krótką, ale zrozumcie ten wspaniały, genialny umysł szachisty Michała Tala. Ale hetman E2 jak najbardziej normalny ruch, można grać. E6 ze strony tutaj Kasparowa, skoczek E5, czyli aktywnie wskakuje skoczek do centrum. Jeszcze nie robimy roszady, może dlatego nie robi roszady Tal, że czeka na reakcję czarnych. Czy czarne zrobią krótką, czy czarne zrobią długą. W zależności jaką roszadę zrobi przeciwnik, my będziemy mogli zrobić tą samą.
częściej tu się robi długo, moi drodzy. Skoczek e5. No i teraz widzimy, że jeżeli skoczek by wybił na e5, oczywiście nie wymieniamy tego hetmanem, nie chcemy wymiany hetmanów, bo dostaniemy plombę tutaj na d6 gońcem, tylko pionkiem wybijamy i te pionki już byłyby, słuchajcie, tutaj na piątej linii wysoko wysunięte, wysoko postawione i przestrzeń większa, większa przestrzeń, to jest ważne tutaj w karokanie. No ale c5, bardzo ładne zagranie Kasparowa. Moi drodzy, tutaj jest szarpanie centrum, bardzo słusznie, bo wybicie nie przechodzi, bo zdobywamy figurę. Jasna sprawa, ewentualnie hetmanem. No, drapiemy centrum i linia C się otwiera, trochę przestrzeni trzeba tutaj łapać. Skoczek wybił na D7 teraz i hetman wybił na D7. Hetmanem trzeba, ponieważ jakbyśmy wybili skoczkiem, no królem w ogóle nie analizuję, bo nie ma to sensu, prawda? Bo jakbyśmy wybili skoczkiem, no to przepychamy D5. D5 i tu się robi bardzo, bardzo niebezpiecznie. Widzimy, jak teraz hetman świetnie działa na linii E. Hetman wybił na D7, chodź tu skoczku. Pionek na C5 szybciutko, goniec na C5. Normalna sprawa i roszada ze strony tutaj Michaiła Tala. No, moi drodzy, jakim kolorem byście woleli grać tą pozycję? Ja powiem szczerze, nie mam zdania, naprawdę nie mam zdania, ciężko mi powiedzieć, ale jakbym miał tak się trochę przypatrzeć, to może czarnymi, może ze względu na mniej wysunięte pionki, łatwiejszy plan tutaj do ataku wieża C8, ale białe stoją też bardzo dobrze, tu się nic strasznego nie dzieje, a nawet wszystko się dzieje dobrze. Pozytywnie bym powiedział. No zobaczmy, jak to nastąpiło dalej. Hetman ruszył na 4. Widzimy, że hetman chce wziąć piona. Prosta rzecz. Jeszcze tutaj na C2 fajnie atakujemy. Wieża C8 i chcemy dać mata. Sprawa jest, myślę, że prosta. No ale się nie boimy. I bardzo fajny ruch zagrał Tal. Goniec C3. Co tam pionek? Weź mi tego pionka i będzie wspaniale. Oczywiście, słuchajcie, nie można brać tego pionka. Nie można wziąć tego pionka, zastanówcie się dlaczego, ktoś chce zatrzymać czas, proszę sobie pomyśleć, bardzo fajne taktyczne zagranie, znaczy taktyczne zagranie, jak bije pionka, to po prostu hetman na B5 z szachem i zdobywamy tutaj figurę, widzimy skoczek nie zasłania króla, bo jeszcze wieża wspomaga, więc pion jest na razie nietykalny, wieża C8 ze strony Kasparowa, no i poszły konkrety, moi drodzy, czy wzięlibyście tego skoczka gońcem? Sam nie wiem, ale jakby się dłużej zastanowić, to chyba trzeba wziąć, chociaż zobaczcie, poszło oczywiście bicie, ale ja tak patrzę, że tutaj wieża się już bardziej otwiera na pionka, ale też nie ma co się bać, hetman broni, wszystko się dzieje dobrze. Wybicie na F6 i król na B1, obowiązkowy ruch, schodzimy tutaj ładnie z linii C, bronimy pionka A2. Mniej lekkich figur powoduje to, że biały tutaj może czuć się bezpiecznie, jeśli chodzi o atak ze strony przeciwnika. Dlatego też wymiana nastąpiła na F6 i widzimy, że struktura pionków u czarnych kuleje, moi drodzy. Kuleje ta struktura pionów. Trzy wyspy pionowe u przeciwnika, jedna wyspa pionowa, druga wyspa pionowa, trzecia wyspa pionowa. Im więcej wysp, tym gorzej z reguły. Tutaj białe mają dwie wyspy pionowe, przypominam. Gra gitara. Moi drodzy, goniec E7 ze strony Kasparowa. No ruch taki, powiedzmy, wydaje się na pozór bojaźliwy, tutaj goniec ucieka, czarne się zaczynają bronić, nie, nic z tych rzeczy, tutaj po prostu następują pewnego rodzaju manewry, może będzie zagrane F5 i goniec F6, no też ciężko wykonać roszadę, bo tutaj pionek słabiutki, no nie jest to łatwe na pewno, no ale trzeba grać dalej, trzeba sobie jakoś radzić, myślę, że Kasparow się cieszy mimo wszystko z tego, że ma tutaj gońca na E7, żaden inny goniec nie zagraża królowi, więc może król w centrum zostanie i też sobie poradzi, roszady nie zawsze trzeba robić w szachach, moi drodzy. Wieża D3, wieża G8, idzie Kasparow na wolną linię, sprawa jest jasna, wieża z H na D1, bardzo mocno uderzyły wieże. No i słuchajcie, ta pozycja jest, no według oceny komputera jest ciut lepsza, ciut lepsza dla białych, Tal tutaj stoi po prostu troszeczkę lepiej, ale generalnie jest to pozycja raczej remisowa, no ale wiecie, tutaj nie ma remisów, tutaj panowie walczą do ostatniej kropli pionka, że tak się wyrażę, moi drodzy. No i ruch F5, zagrany przez Kasparowa. No i to zadziałało na Tala jak płachta na byka, moi drodzy. Jaki ruch następny wykonał Michaił Tal? Oczywiście w swoim stylu. Myślę, że już się domyślacie. Oczywiście wybił tutaj skoczkiem na F5. Nie zagrałbym takiego ruchu, jeżeli bym nie znalazł konkretnego rozwiązania. Ale powiem Wam, że
Nie ma tutaj takich konkretów, ale Tal często zagrywał intuicyjnie poświęcał pionki, przepraszam, poświęcał figury, nie tylko pionki. No i nie mógł się chyba pewnie powstrzymać. No gorąca krew, wiecie, to jeszcze wtedy był, przepraszam za wyrażenie, młody chłopak, tak, 44 lata, no umówmy się, jeszcze tutaj w sile szachowej dużej, a więc wybił na F5, no i dobra, wybił tutaj Kasparow, przyjął ofiarę, no bo mówi, jak cię cierpieć to za coś, tak? Przynajmniej za tą figurę. No, cierpi tutaj czarny, bo jest otwarta linia, jest bardzo mocny atak. Wieża E1 i jest niezła artyleria tutaj na króla i mocno atakowany goniec na E7. No i teraz kwestia, czy czarne się tutaj wybronią. Kasparow miał 17 lat, może Michał Tal troszeczkę go lekceważył, aczkolwiek nie sądzę. No, mając ranking prawie 2600, no to nie można lekceważyć zawodników. No ale kto wie, jak to tam było w tej partii, jaki to był dzień i co tam się działo, moi drodzy. Hetman na H6. Hetman na H4, oczywiście. Hetman na H4, Krzysztof ucz się pól. I teraz wieża na E3 wzmocniona tutaj, wzmocniony atak na gońca E7. Widzimy trzy figury ciężkie ustawione na jednej linii. Powiem wam, że może niekoniecznie takie ustawienie jest ustawieniem Alechina, tylko jakby hetman stał za tą wieżą, a wieża wyżej, czyli dwie wieże przed hetmanem. Ustawienie takie wymyślił Alechin, stosował, znaczy tak się mu przepisuje generalnie to ustawienie ciężkich figur. Wieża C7, obronić gońca należy mocniej. No i hetman czmychnął na B5 z szachem. Widzimy, że Tal nie daje tutaj ani mata, nic nie odbija. Może będzie odbijał pionka na F5 i wywierał dużą presję na przeciwniku. Król jest odkryty, więc są duże szanse oczywiście. Król na F8 ze strony Kasparowa, no i hetman tutaj mógł wybić na F5 jak najbardziej, no ale Tal zagrał hetman E5. Postanowił zaatakować wieżę na C7. No i wielu z nas pewnie by odeszło wieżą, co by było też dobrym ruchem. Oczywiście bronić na E7 trzeba, ale może balibyśmy się takich szachów, trzeba dużo policzyć, rzecz jasna, ale Kasparow postanowił zagrać ruch wtrącony. I to się chwali, moi drodzy, ruchy wtrącone są ruchami niebezpiecznymi. Jasne, teraz tak, widzimy, że jak byłoby wybicie wieży, to Kasparow zbija tutaj. I te ciśnienie ataku po prostu się zmniejsza. Potem wieża kosi pionka, król broni gońca i bezpiecznie mógłby uciec przy obronie jeszcze gońca przez hetmana. I wieża ruszyła na E4. Im mniej wymian, tym lepiej dla białych. Wieża na C5. No, kolejny fajny wtrącony ruch. I zobaczcie, co robi tutaj czarny. Po wieża C5 oddajemy gońca. Ale czarne w ten sposób upraszczają pozycję i myślę, że Kasparow tą wieżówkę przeliczył dla siebie na korzyść. No zobaczymy, czy to faktycznie prawda. No nie ma wyboru, trzeba przyjąć to oddanie tego gońca z powrotem. Wieża bije E7. No i mamy wieżówkę, moi drodzy. Jak grać tą wieżówkę? Widzimy, że w tym momencie pionka więcej mają białe. No właśnie, więc może tutaj Tal bez problemu na to szedł. No ale pionek teraz będzie odbity na G2, więc pionki się wyrównują, ale wieża zbija na B7. No i widzimy, wolne pionki mają szansę tutaj szybko maszerować, ale czy szybko, też nie wiadomo, bo wieża jest tutaj na straży na piątej linii. No i teraz widzimy, moi drodzy, że któregoś pionka trzeba chapnąć, albo na H5, albo na F2. Teraz tak, boimy się przede wszystkim takiego ruchu wieża E7. Na szczęście jeszcze teraz to nie przechodzi, bo tutaj grożą maty na G1, więc jakiś lufcik u białych by się przydał. No ale Kasparow po prostu wybił pionka. No słusznie, że pionka F2, ponieważ ten się zrobił wolny i ma szansę dojść. Do przemiany oczywiście. Na A4 zagrał Tal. I posunięcie F3 od razu wywiera presję na przeciwniku. Zauważcie, że jeżeli teraz wieża gra E7, to wieża F5 tu wszystko pięknie broni, król jest naprawdę bezpieczny. Wieża E4 ze strony Michaiła Tala, wieża F5 grać trzeba, moi drodzy, nie kusimy się na pionki, dlatego że wieża za pionkiem tutaj stoi i bardzo dobrze go wspiera w dojściu do promocji na F1 oczywiście. Więc ten pion nie ma znaczenia kompletnie żadnego. Widzimy, że jak na przykład pionek by wybił na H5, to wieża F4. No i myślę, że ta partia już nie jest wygrana. Nie byłaby wygrana dla czarnych, a nawet byłyby duże problemy dla
Właśnie dla czarnych byłyby duże problemy, moi drodzy. Także grać dokładnie wieżówki należy. Oczywiście, to się łatwo mówi, ale praktyka, 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 jeszcze raz praktyka czyni mistrza, moi drodzy. Wieża B5. Słusznie. Znaczy, z jednej strony słusznie, z drugiej nie wiadomo, co grać dalej białymi, bo pionki są zbyt wolne, ten jest bardziej zaawansowany. Wymiana nikomu w życiu jeszcze nie zaszkodziła. I wieża E2. Sprytny ruch, bardzo fajny zresztą, normalny. Wybić nie można, bo pionek wybija i w następnym ruchu jest wymiana na ciężką figurę hetmana prawdopodobnie. Wieża F4, za pionkiem stanąć trzeba. F2 zagrał tutaj czarny i król na A2 trzeba, bo byłby szach i doprowadzenie pionka. No i co teraz zrobić? Prosta rzecz. Bijemy pionka na C2. Zauważcie, jeden pionek wystarczy do przytrzymania marszu tych dwóch pionów. Pionów B2, pionów na B5. Król B3 i wieża czmychnęła na E2. Król na C3 zmierza szybciutko tutaj, żeby tego piona odbić. No, wieżówka bardzo ciekawa, ale teraz król E7. Moi drodzy, aktywność króla w końcówce, przepraszam, jest szalenie istotna, szalenie ważna. Najmocniej, wybaczcie. Posunięcie B4 ze strony tala. Król E6 zmierza do wieżyczki. Król D3, wieża B2. No, moi drodzy, cóż mogę powiedzieć? W tej pozycji tal się poddał. Arcymistrzowie i nie tylko wiedzą pewnie już, że ta pozycja jest kompletnie wygrana dla czarnych. Ja pokażę dlaczego. Plan czarnych jest prosty. Doprowadzić pionka na przykład wyżej, wejść tu królem i doprowadzić tego pionka. Już pokazuję, jak mogłoby to nastąpić. Na przykład, powiedzmy, jak król pójdzie tutaj na C3, chociaż też król może ruszyć na E3, moi drodzy, ale to też w niczym nie przeszkadza, ponieważ bardzo łatwe zagranie F5, jeżeli wymiana tutaj na F2, można wymienić na F2 i widzimy, że pion więcej tak naprawdę, szybko doprowadzamy tutaj króla do G5, bijemy następnego piona i wygrywamy, więc pion tak naprawdę jest nietykalny, no ale król na przykład na C3, można by było na A2 ruszyć, jeśli król by wieżę gonił, no to wracamy, plan jest prosty, F5, król i ciśniemy pionkiem do góry, aż król zmiażdży wieżę na linii F i doprowadzamy pionka. Myślę, że sprawa dosyć łatwa. Moi drodzy, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał Wam przypadł do gustu. Lajkujcie, piszcie komentarze, dzielcie się swoimi tutaj wrażeniami. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Hej, trzymajcie się.